Tyrmand, pisarz o białych oczach, to reportaż biograficzny o polskim pisarzu. Dzisiaj Leopold Tyrmand postrzegany jest przede wszystkim poprzez wkład, jaki miał w kulturę i poprzez książki, które po sobie zostawił. Napisał książkę o pierwszym polskim superbohaterze. Zły. Dzisiaj nazwisko Leopold Tyrmand rozpala wyobraźnię. Niezwykłe w życiorysie tej postaci jest to, że miała wiele żyć i żyła w tysiącach anegdot o tym, jak walczył z komunistami, o tym, jak podkładał im takie skórki od bananów, jak w slapstickowej komedii, jak ich prowokował. Zostało po nim wiele legend o tym, jak chciał walczyć na widelce z jakimś pisarzem, bo obraził jego żonę, o tym, jak płynął na desce do prasowania ciągniętej przez motorówkę Wisłą wzburzonej po wojnie w Warszawie, o tym, jak prowokował komunistyczną władzę. I wiele z tych anegdot jest w zasadzie prawdziwych. Przeszedł do historii jako mistrz imprez, mistrz ceremonii, bon vivant, kobieciarz, playboy, fan mody, szybkich samochodów, dobrego jedzenia. Wreszcie człowiek, który propagował w Polsce jazz. A z drugiej strony podsłuchy w ścianach, kontakty z agentami CIA, sprawy operacyjne, sprawy tajne, zabójstwa, jak na przykład zabójstwo teścia Leopolda Tyrmanda, którego komuniści po prostu wieszają. Chciałoby się powiedzieć, że w każdej biografii powinien być taki moment, kiedy bohater się poddaje albo popełnia błąd. To jest bardzo hollywoodzkie. U Tyrmanda hollywoodzkie jest coś innego. On się nigdy nie poddał. Taki barwny ptak na szarym tle polskiego komunizmu lat 50. A potem znika z Polski i z Europy i nagle pojawia się w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostaje znowu gwiazdą gazety The New Yorker, największej gazety tak naprawdę wtedy w Ameryce, i jest u szczytu. Leopold Tyrmand przez lata przypominał taką grę w głuchy telefon, powtarzaną anegdotę jedną po drugiej, w której pewne rzeczy są bardziej wyraziste, inne mniej. I praca nad biografią tego człowieka polegała na sprawdzaniu punkt po punkcie, jakby puzzle po puzzlu, sprawdzanie, co jest prawdą, a co nie. I odpowiedź przyniosły przede wszystkim archiwa. Archiwa KGB, archiwa w Kalifornii, archiwa obozowe gdzieś w Norwegii, archiwa IPN-u polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, ale też rozmowy. Odpowiedź zawsze jest zaklęta w drugim człowieku i Tyrmand był ukryty w opowieściach, gdzieś pomiędzy słowami, w opowieściach przede wszystkim ludzi, którzy jeszcze żyją i mówią, wie pan, bo to było zupełnie inaczej, niż ludzie mówili. Brzmi to jak wyświechtany frazes, ale dla mnie najważniejsza jest prawda i duch ludzki. Brzmi to bardzo pompatycznie, ale wziąłem to z Orwella. Rok 84, książka na pewno znana na całym świecie. Bohater na dnie, zniszczony przez władzę, przez tak zwany system, mówi, że coś przetrwa po człowieku i to będzie duch ludzki. Mówi to, kiedy ktoś mu trzyma buta na głowie. I zawsze o tym pamiętam, kiedy mam wrażenie, że coś jest nie tak, albo że coś mi się nie podoba, albo że coś zmierza w złą stronę. Zwłaszcza w roku 2020 dużo było takich rzeczy, więc ten duch ludzki, uchwycywany czy to w literaturze, czy w uśmiechu, czy w dobrym słowie, sprawia, że życie ma sens, bo musi mieć. Jakkolwiek by nie było mrocznie czy kolorowo, musi mieć sens, więc taka jest moja recepta i na twórczość, i na prywatne życie.